Siemaneczko, dzisiaj znów Was zabieram na wycieczkę po Belgii. Tym razem znalazłem, w zasadzie nawet nie wiem co to jest, widać tutaj, że zaczęta jest budowa, jest jakiś tam dom. Obok stoją takie jakby domki wypoczynkowe, tylko co tutaj robi wózek widłowy i te wszystkie graty. Tutaj jest wejście do środka, zaraz sprawdzimy co znajduje się w tych domkach. Tak jakby ktoś tutaj składał właśnie takie graciki. O proszę. Mamy nawet malutki motorek. Całkiem fajny. Co tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego? Faktycznie to był jakiś magazyn. Kerszer nawet. Całe pudło płyt CD. Tutaj co mamy? Jakąś pracownię Majsterkowicza. Bardzo dużo sprzętu zostało jeszcze. Trochę kluczy. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze znajdziemy ciekawego. Co to za płyty? Hulajnoga. Tutaj jakieś stare meble. To wygląda trochę jak bar. Walizka, pewnie pełna pieniędzy. Niestety nie trafiłem jeszcze na taką. A tutaj cały pakiet piweczek i to jeszcze pełnych z Bawarii. Zobaczcie, to miał być chyba prezent dla kogoś. O, a tutaj mamy wina. Wow, i nawet maszyna do grania. Takie fajna. Tutaj stare radio. Idziemy dalej.
wiem, czy tutaj byliśmy. Chyba jeszcze nie. Obrazy. Budda. I wiele innych rupieci. Tutaj tak samo. O, tu mamy jakąś ładną szafkę. Całkiem fajny fotel. Laleczka. Dobra, wyjdziemy teraz na zewnątrz i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Tu mamy jeszcze gitarę. Ciekawe, czy działa. Jej czas minął. Tutaj nie mamy nic ciekawego. Przejdziemy teraz do tego domu. Ciekawe, czy tam coś zostało. Tutaj mamy grill. Kolejny domek mieszkalny, zamknięty. Niedokończony dom. Trochę mebli zostało. Raczej wątpię, że miały trafić do domu, który będzie wybudowany, dlatego że są bardzo stare. Tutaj mamy wejście do domu, który miał być wybudowany. Nie wiem, co się stało, że przerwano budowę, ale od ponad 10 lat nie było tutaj nikogo. Być może zabrakło funduszy. Będziemy jeszcze na górę zobaczyć, ale myślę, że będzie tylko tam
Sam szkielet. Tak. Tak jak myślałem. Nie ma tutaj nic ciekawego. Szkoda. Tam jest druga część domu, ale myślę, że nie będzie wyposażenia. Więc powoli udamy się do wejścia. Ja się już żegnam z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia za tydzień w piątek o 20:00. Na razie.